Witam Was tutaj, Czesiczem, Mavi Zenosz. Zapraszam Was na 9. odcinek z serii City Skylines PlayStation 4 z dodatkiem Snowfall i zapraszam Was na moje intro. Dobrze, włączyłem stoper. Tak, od razu na początek. Tak, witam Was jeszcze raz. Tak, od razu na początku się przywitałem, aby nie tracić czasu. Tak powinny się pojawiać nowe odcinki. Przypominam, w piątek lub w sobotę pojawi się live'ik i w sobotę pojawi się nowy odcinek z nowej serii. O, PointRD póki co zostaje zawieszony, ponieważ nie cieszy się dużą popularnością. Dobrze, tak. Więc kontynuując naszą rozgrywkę dzisiaj, nie wiem co będziemy robić. Metro byśmy sobie zainwestowali. O, to jest pomysł. Na pewno tutaj powinny, przydałoby się to. Taki wjeździk. Drzewka sobie poustawiamy później. I tak, widzę, że jest duże zapotrzebowanie na rejony przemysłowe. Czyli w moim mniemaniu na biura. Chociaż taki przemysł jako taki by też się przydał. Tylko czy my go tu chcemy rozwijać? Niby można by było coś zrobić z tym przemysłem. Dobra, niech będzie trochę przemysłu więcej. Każdy przemysł jest dobry. Co nie? Dobrze myślę? Dobra, tak. I z służbami też będzie trzeba pomyśleć później. Bo to nie najlepiej wygląda. Na przykład jak teraz pada śnieg, to nie najlepiej jest wszystko odśnieżane. Dobra, no i sobie to wszystko zaznaczymy. Tu się budujecie i tu póki co. Już wam daję wodę i ogrzewanie. Proszę bardzo, macie. No i tak. Czy mi się wydaje, czy już tutaj się wszystko wybudowało? Aj. Owszem. Tylko pytanie, czemu tu jest taka dzielnica? Tutaj chcemy dużo tylko. Więc no niestety sorki domki, ale wypadł. Bo to był jakiś bug w grze. Ale czy wątpię? Dzisiaj jeszcze nie będzie krótki. Tak jak mówiłem, w środku tygodnia są krótsze odcinki. No tak, tu macie te tramwaje. Ale sądzę, że metrem byście nie pogardzili, co nie? No dobra. Tylko jakby puścić metra. Metra bym puścił, ale były po dwie stacje na dzielnicy na pewno. To takie minimum trochę. Może gdzieś tu jedną stację. Nie trzeba jeszcze podłączyć, wszystko trzeba pamiętać. O, idealnie, pod tym. Później tutaj przez przemysł przejdziecie sobie. To im się tu powinno spodobać. Proszę bardzo. No i tutaj. Dlaczego centrum? Tu gdzie mówiłem, że będzie. Z tej strony. Tak? Tak. No dobra, mamy 7000, podłączajmy to wszystko raz. No właśnie, brak pieniędzy. Przyspieszmy czas. Czemu mnie wyrzuciło? Ile potrzebujemy? 55 tysięcy na tunel. Jest. Mamy to. Później tu autobusy jeszcze puścimy. Chyba, że tu już sam. Nie, w tej dzielnicy jeszcze nie ma autobusu. Później. Taki raptem za 7 tysięcy. No to daj za 7 tysięcy, jak takie. Zróbmy sobie krętną. To od razu sobie zrobimy już na koniec. O! Za 10 tysięcy. To nie to jest 10 tysięcy, to nie jest 100 tysięcy. Zaraz się dowiemy. Zaraz jak nam wpadnie 10 tysięcy, dowiemy się. Tak, 10 tysięcy. Okej. Tyle mi pasuje. Może być tyle.
Dobra, natomiast teraz pójdziemy sobie tutaj o krok dalej. Zbudujemy. Tu sobie zawrócimy. Taki ładny zakręt. 3000, dawaj. Są 3000. Tutaj i tutaj. No i możemy puścić sobie pierwszą linię metra w naszym City Skyline Snowfall, w naszym mieście Avizonosh. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Tutaj pojedziesz sobie. Zadowoleni? Zadowoleni. Tutaj przemysł. Też zadowolony, no nie dziwię się. Ci na pewno są bardzo zadowoleni. No bo tutaj jeszcze nic nie ma. No i tutaj do stacji, co prawda tutaj jeszcze nie ma prądu, ale... Ale to chwilowa niedogodność. I to będzie póki co pierwsza linia. Druga linia metra będzie, która sobie pojedzie tędy, tędy. Tutaj ogólnie do tego chyba nie będzie zbytnio dużo jeździć. Bo tu jest bardzo dobrze, tramwaje są skomunikowane, tak sobie jeżdżą w kółko. Tutaj przez te dwie jeszcze bym przepuścił później metro. No i przez tą też bym na pewno przepuścił tramwaj chociażby. Ale to nie teraz. Jeszcze nie w tej chwili. No i tak. Przy każdym takim czymś mi się przydało coś takiego. Znaczy no nie przy każdym, bo tutaj na przykład nie będę chciał wstawić. Tutaj też nie za bardzo. No to nie to tyle. Ale tutaj są biurka. Bo to przy biurkach by się mogło przydać jednak. Słonego mam tylko takie jedno, co nie? Myślę, żeby się przydało więcej. Ej, gdzie my to w ogóle mam? Wait. Wait a minute. Gdzie mamy to stanowisko do wyjazdu taksówek? A, to jest to. No to jednak mało to. No niestety domki... Taki wygląda biznes. Czy tutaj coś się chce rozbudowywać? Tak. Chcą się mieszkańcy. I bardzo słusznie, bo tam ci nie mają prądu. Sklepiki. Jedziecie dotąd. Natomiast tutaj damy sobie pędzel mały. Mały. I tu wszystko będzie w biurkach. Proszę bardzo. No to widzę, że im się spodobał ten zjazd. Ale spokojnie, tutaj ta autostrada będzie odpowiednio podpięta i nie będziecie musieli tak jechać. O, tutaj będzie wpięcie. I... A, bo tu przemysłowi się spodobało. No tak, bo przemysł tutaj rzeczywiście ma ułatwioną sprawę, jadąc sędy. Choć co do przemysłu, to jeszcze to zmienimy później w przyszłości. Dobra. No to mamy naszą pierwszą linię metra. To sobie zobaczmy ją teraz. No tak, sądzę, że już jeździ. Znaczy teraz jakiś wagon tutaj jedzie. No wagonik, pokaż się. Halo, metro. Wiem, że wy tu jesteście. Jest. O, tu było dużo ludzi. No bo tu jest dużo ludzi. Tu naprawdę dużo ludzi chodzi. 83 osoby. Dobra, sprawdźmy sobie wszystkie stacje. Tu będzie dwie. No bo nie ma prądu nawet. Chociaż nie, teraz już może tam jest. Kolejna stacja metra. No zobaczcie, to jest idealna stacja metra, tak wciśnięta. 115 osób. Nieźle, 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 nieźle. I jeszcze mamy tutaj naszą centralną. 53. A z tego 128. Jest dobrze, powiem wam tyle. Jest dobrze. Dobra, to co? Jeszcze byśmy sobie tutaj puścili autobusy tutaj? Chyba sądzę, że najpierw tramwaje, później autobusy. Tak. Chyba, że chcemy do tramwaje puścić. Można i w ten sposób. Tylko jakbyśmy sobie tramwaje puścili? Bo można przepuścić przez całe miasto. To i żeby tu wjeżdżały, czy to ma sens jakiś taki większy? No właśnie nie za bardzo. Można zrobić, że tu przejeżdża sobie po prostu przez całość. I chyba tak to zrobimy. Bo tu jest stacja metra, to po stacji metra nie ma sensu jechać, to tak zrobimy sobie tramwaje. Będziecie jechać tędy. Nie ma ludzi.
I teraz tak. Przystanek nowy. Nowy, no, nowy przy... O, jest. Nie ma? Nie chwyciło. Dobra, jest. Tutaj. O, jak im się podoba. Tutaj. No nie, tutaj trzeba im dać tutaj na przykład. O, do zawracania, ale fajnie. Jakby coś. Ale nie, ty jedziesz tędy. Czemu nie ma żadnego przystanku? Halo? Czemu ten sobie tak po prostu przejeżdża tutaj? Nie wolno tak. O, no. Macie przystanek. Zaś teraz ty. Tutaj tego przystanku nie ma. Będziesz tu. I będzie tu. Już tutaj jakiś kolejny? No, rzeczywiście blisko będą, ale nie ma ludźmi. Później tutaj i zawracasz, tak? Chociaż nie, ty nie możesz zawrócić w ten sposób. No to jednokierunkowo, co mi tam? Jedziesz w jedną stronę, a w drugą stronę nie możemy cię puścić, bo... No właśnie, bo tutaj wyliło się błędne koło. Dobra, to już nie będziemy kręcić przy tym. Bo tutaj się nawet, powiem wam, że dobrze tory poustawiają. No może gdzie. Co, gdzie i jak. Stąd te tramwaje wyjeżdżają. Trzeba nie pomyśleć nad jakimś ładnym przejazdem tutaj. Bo te tramwaje naprawdę muszą tutaj niezłe objazdy robić, żeby dojechać tam. Słynnego, ile już nagrywamy? 11 minut i co? I było metro tylko. Rozleniwiłem się tak. Oj, przemysł się nam tutaj gadnie do budowy. Widzę. Tutaj zagadniemy ciebie. No i tak, wy tutaj możecie się też pobudować. Pamiętam, że wy macie tam ciekawą specjalizację, tutaj daliśmy wam. Chyba wypoczynek. No to niech już będzie wypoczynek. O, i właśnie, i tu od autostrady to spokojnie, biurka możecie się robić, wy będziecie wyciszać. To wszystko? Tak, sądzę, że tyle może być. Póki co. Czy biurka będą miały ogrzewanie? Będą miały. No dobra, no to jest dobrze. Czyli tu mamy z głowy. Przemysł się tu rozwinął. I mamy już trochę pieniędzy, wystarczająco, aby zrobić kolejną linię metra. Tutaj. Czy to też się tak uda? Też się udało. No to bardzo ciekawe to wychodzi. Tutaj wiesz co, ja bym ci wstawił? Może to? Tak ładnie tutaj wchodzi. Dobra, tędy. No i tu by się jakoś ładnie to przydało wkleić. Takie może tędy. O. I tu. Tak, bo tutaj celowo, nie będę tu na te tramwaje głównie będzie to zrobione. Ty tam będziesz sobie się łączyć, dojeżdżać. Zaraz zobaczymy, jak tam zarabia to nam. Powinno lepiej zarabiać. Tutaj dotąd łączymy. Jak te pieniądze znikają na metrze. Metro jest drogie. To ma do siebie, że jest drogie. Przykład? Metro warszawskie. Ile oni je budowali? M2. Dobra. 2700. Niedużo, no dawaj. Chodź. Cip. Nie, no bez przesady.
Bum. A nie, przyspieszmy. Przyspieszmy, bo tak się nie da żyć. Jest. Macie. Dobra, jedziemy z linią. O, zadowolenie, że nie wiadomo co. Jakbym miał im tutaj nie wiadomo co dawał. Macie przecież jeden tam i nie ma ludzi. I w drugą stronę. Tramwaj. Znaczy metro, metro, metro. Już, już zwracam. No dobra, no to mamy już dzisiaj 3 linie metra. Powiem wam, że całkiem nieźle to się tutaj zwija. Co prawda ta droga jest taka trochę pod kątem, ale nie wygląda to aż tak źle. Tu mi się to bardzo podoba. Jak tutaj. O, bo tu nawet nie ma świateł. Tu pewnie są światła, ale jakoś da się to przeżyć. Czyli tutaj się, to bardzo się przydało, widzę. Tak, tak, to tutaj to się poprzydawało. Dobra. Śmieci, co jest ze śmieciami? Kurczę. No, 30 tysięcy, nie mamy tego. Zrobimy tak, ty się opróżniasz. Wow, wow, nie miałem tego na myśli, że tak to szybko wleci, ale widzę, że ewidentnie przyspieszyliśmy. No dobra, to co tu mamy? Pociągi! O, to będzie następny odcinek na live. Na pewno sobie wkleimy pociąg towarowy. Swoją drogą w święta będą się pojawiać odcinki trochę częściej. Co tu dalej jest? Zaawansowana technologia, to zaraz zastosujemy. Towarowy, rowy, dworzec kolejowy. Bingo, bingo! To jest to, co lubię. I zagospodarowanie przy... No. To ja lubię. Kolejne jest krematorium i stacja uzatniania wody. To też się przyda. Ale do tego już jest duży skok, bo już jest 15 tysięcy, prawie dwa razy więcej. Natomiast co my tutaj dostaliśmy? Metro, wypoczynek, no tego trochę było. No nie no. Ja przepraszam bardzo, ale... Uniwersauna i uniwersytet i ja nic z tego nie postawiłem. Dobra. Ty się przestajesz opróżniać. I mnie stać na nie. No nie, nie jesteśmy. Ale jestem daleko. Dobra. Uniwerek trzeba postawić w tej dzielnicy. To jest pewne akurat. Bo tu są tramwaje. No na przykład. O. Tu by ładnie weszło, tylko tutaj coś jest. Patrz, przenieś. Aha, tutaj tego trochę jest. No ładnie, to tutaj nie będzie tego. Gdzie to jest? Tu. Mamy, stać nas. Hop. I kto tu się bawi? Ja się bawię. Fala radości na mój widok. Co tu jest z przestępczością? Jak funduszy na budynek policji? Macie. Macie, bo mi zaczyna się denerwować tutaj. Przestępczość wzrasta w moim mieście. To niedobrze. To już jest niedobre. To naprawdę mi się nie podoba. No to dzisiejszy odcinek naprawdę się nazywać Uniwersytet i Metro. Ale Metro i Uniwersytet w ciągu jednego odcinka 10 tysięcy zarabiamy miesięcznie. No, to miasto jest tak postawione, jak jeszcze żadnego nie miałem. Swoją drogą można im podnieść wszystkim podatki do 10, bo to zarabiać będziemy trochę więcej, a to co tam dali. Dobra. Co ja chciałem? Weź. No zapłać. To później zapłacimy sobie tę pożyczkę. Łącznie. To są wydatki czy zarobki? Zarobki.
i wydatki. Na czym najwięcej zarabiamy? Poczekaj. Tramwaje 330 zł. Nieźle. Autobusy 254 zł. Też jest nieźle, ale. Ale no metro, no. O moje obławienie. 748 zł. No. I tak to powinno wyglądać. Czekaj. Sprawdźmy tylko dla pewności. Co tutaj jest takie, co? Co wy mi tu mordujecie, dzisiaj, że coś jest nie tak? Już, odszczekać to, macie park. Uj, 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 jest minus 20 stopni i mi siadło ogrzewanie. Tak, ekonomia. Budżet. Wola, podnieś im to do 120. I na dzień, i na noc. W sumie mogłoby się przydać kolejne. Co z prądem? Ej, no nie mów mi. Ale mamy tamę. Nie, w tamę nie inwestujemy. Ja wiem, jak to działa wybuchowo. To jest wręcz reakcja łańcuchowa. No, mamy, już dobrze. Już, prąd jest, już, już, już. Co, uniwersytet tyle aż zabrał prądu? Że wszyscy marudzicie? Owszem, jest na niego popyt, ale. Dobrze, wejdźmy sobie na koniec jeszcze w mapy. Bo tak, nasze miasto już jest w pozorom duże. Ale trochę jest zimno. Tutaj jest. Szkoła średnia. Podstawowa. Podstawówkę jeszcze im postawimy. Uniwersytet. Ogólnie jeszcze jest źle, no bo. Jeszcze mało chodzi. Uprawnienia, pojemność. No to tutaj jest dobrze. Tutaj jest już. Nie jest tak dobrze. Tutaj. No, można by. Tutaj tak nie za bardzo. Zadowolenie. No to jest perfekto. Poziom tym nie będzie się zajmować. Wiatr to też nieważne. Zanieczyszczenie. No tutaj to wiadomo, że jest katastrofa. To troszeczkę, no bo wiecie, wysypiska śmieci. Ale językowe, że pożarowe. To nad tym popracujemy też jeszcze. Chaos. Hałas. Powszechnie zwany. Policja, na to właśnie postawiliśmy. Transport to jest dobrze. Turystyka nam się zaczęła tu rozwijać. Fajnie. No tutaj to jest dobrze. Tu jest ropa naftowa. O, tam będzie można pójść. Tu jest trochę jeszcze takiego ciekawego. Ale ja głównie w drzewkę tu chciałem iść. Ale tą ropę na pewno bym chciał później wziąć. Później w tą ropę pójdziemy. Oj, nie, wróć jeszcze. Dalej, co tu jeszcze jest? Parki, place, dzielnice. Dzielnice poukładałem ładnie. Ogrzewanie. Już jest dobrze? Stan. Służby drogowej. No dobra, dobra, może być. I ostatnie, śnieg. Dobrze jest. Ogólnie jest dobrze. Ale postawimy im tą podstawówkę tutaj, ale nie, no zarobki mi skoczyły do 14 tysięcy. Nie, to nie tak miało wyglądać. Wróć, wróć. Przenieś to tu. To po pierwsze. A to po drugie. Jeżdżą tą zawodową? Jeżdżą, jeżdżą. A tu jest duży duży, dlaczego? Podstawówka, czy po prostu żeby burzę? Tu musi być duży duży, bo tutaj jest. Czemu nam cały czas na trójce jadę? Dlaczego tak dużo zarabiam? 210. No nie, metr to był strzał w dziesiątkę, muszę wam powiedzieć. Tutaj jest i mało, i też jest dobrze. Dobra. Dobrze, kończymy ten odcinek, bo tutaj zbyt dużo pozytywów wywnioskujemy. Za chwilę na koniec. Jeszcze tą straż pożarną można byłoby im tu postawić. A może taką? O, tak. Bum. Bum, bum. Żegnaj ryzyko pożarowe. Swoją drogą. Przypatrzcie się temu. Drzewka nie świecą się na żadne kolory. Ale to już tylko. To póki co. Wkrótce zaczną się świecić. No, powiem wam. Teraz zobaczcie, jak ryzyko spadło. Ja. No i sauna. 25 tysięcy. Oj, tam można. Gdzieś trafić i gdzieś tam rzucić. Tutaj jest coś kiepsko. Nasz sauna.
Poprawiło, poprawiło. Dobrze, ja ze swojej strony, bo to już nagrywamy 24 minuty mojego czasu. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Tak, dziś sobie wybudowaliśmy dużo, bo mamy i sauna, tutaj jest kolejna stacja metra. Odblokowaliśmy już pociągi na kolejny odcinek. Tak, powiększyliśmy sobie tą dzielnicę. Tutaj też metrę doprowadziliśmy. No, zwiększyliśmy tą dzielnicę. Turystyka się rozwija. Postawiliśmy uniwersytet. No i dużą straż pożarną jako pierwszą w naszym mieście. To nie to. To było chyba to. No gdzieś tutaj, tak czy siak. O, jest. Postawiliśmy dużą straż pożarną. No dobrze, i to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zabić łapkę w górę. I jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, możecie kliknąć subskrybuj i dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Czyli to będzie w piątek. Piątek lub sobota. W sobotę będzie nowa seria. Na pewno wam się powinien spodobać. No dobrze, i cześć, i do zobaczenia.